Na życiu trzeba się znać. Szczepan! Co? Wiesz, ja się tak zastanawiam. Znamy się tylu lat, a nigdy nie rozmawiamy. No ale czekaj, Ircia, no ale o czym mam rozmawiać, jak my się przecież we wszystkim zgadzamy? Ja z tobą się zgadzam, ty ze mną się zgadzasz, każdy robi co chce. No a jak się nie zgadza, no to też bułka z masłem. A propos, Szczepan, wiesz, bo ja bym to tak chciała, ty mnie nie rozumiesz. Ja bym chciała tak, że raz ty mi, raz ja tobie i to taka rozmowa by była. Wiesz, Ircia, ale to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. No czy pamiętasz, jak żeśmy kiedyś rozmawiali, to później okna szmatami musieliśmy zatykać? Czemu to? No bo wypadli wszystkie. Irka, a o czym byś chciała rozmawiać? Wiesz, Szczepuś, ja bym chciała adaptować bednienie parzyste klucz od lodówki. A, no dobrze, będzie jak chcesz, ale kluczyka ci nie dam. A zgubił się? Nie, po prostu ci nie dam i koniec. A co chciałeś z tej lodówki? Przecież przedwczoraj jadłaś. Nie wiem, Szczepan, może bym coś tam poukładała, coś bym że zrobiła. Szczepan, dawaj mi klucz! Dawaj mi! Irka, proszę cię, bądź damą. A w ogóle to ci powiem, że to sprawa Marciniaka. Marciniaka? A co Marciniak ma wspólnego z naszą lodówką? Nic, ale tak na wszelki wypadek sobie mówię. Szczepan, spójrz mi w oczy. Gdzie jest lodówka? Wiesz co... Tak po prawdzie to ja sprzedałem wciąż. Żeś sprzedał? A komu żeś ją sprzedał? No tym, Eskimosom. A klucz? Zostawiłem sobie kluczyk na pamiątkę po Eskimosach. Wiesz, Szczepan, jak żem cię brała, to na ramię żeś miał wypisaną gwarancję na 10 lat. No. I wiesz co, te 10 lat minęło pozawczoraj i teraz wiesz co, ja cię po prostu pójdę i wymienię, wiesz? O, figę, nikt mnie tobie nie wymieni. A rękojmia? A chcesz kluczyk?